Tadeusz Borowski trafił do Auschwitz w 1943 roku i tam utrzymał numer więzienny 119 198. Wcześniej studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, pracował w firmie handlowej na Pradze i zajmował się twórczością poetycką. W 1942 roku zadebiutował anonimowym tomem drukowanym na powielaczu Gdziekolwiek Ziemia. Był uczuciowo związany z Marią Tuśką, pierwowzorem bohaterki tomu opowiadań, którą możecie kojarzyć przede wszystkim jako adresatkę listów z opowiadania u nas w Auschwitz. Borowski został aresztowany pod koniec lutego 1943 roku, dzień wcześniej aresztowano jego ukochaną i wywieziony na Pawiak. Stamtąd trafił do Auschwitz, gdzie przebywał do sierpnia 1944 roku. Później został przewieziony do Dachau, a po wyzwoleniu obozu przez armię trafił do obozu dla dipisów na przedmieściach Monachium. Obóz dla dipisów był obozem przejściowym, przeznaczonym dla więźniów, Wyzwalanych obozów nazistowskich. Borowski wrócił do Warszawy dopiero w czerwcu 1946 roku. I w ogóle biografia tego autora jest niezwykle ciekawa. Delikatnie mówiąc, poeta nie miał łatwego dzieciństwa, a jego losy po wojnie także do dziś wzbudzają wiele kontrowersji. W 1948 roku Borowski wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potem wyjechał do Berlina. Już w 1950 roku występował jako zadowolony Deklarowany komunista, i nawet sam skrytykował swoją dotychczasową twórczość. Zmarł 3 lipca 1951 roku, po tym jak 1 lipca otworzył kurek z gazem, prawdopodobnie z zamiarem popełnienia samobójstwa. I pewnie wiecie, że Borowskiego bardzo często oskarżano o nihilizm. Komentując śmierć Borowskiego w swoim dzienniku, pisanym nocą, Gustaw Herling Grudziński pisze tak: Jego samobójstwo nie było męczeństwem, lecz wyzwoleniem. I dowodem, który byłoby mu najtrudniej uznać, że istnieją jednak jakieś ludzkie wartości i że nie takie to proste, wyrzucić je na złom. Ja nazywam się Angelika Dam, a to jest w kontekście literatury. Zbiór opowiadań obozowych Pożegnanie z Marią został wydany w 1948 roku. Wcześniej Borowski wielokrotnie występował z krytyką wymierzoną w tych, którzy koloryzowali doświadczenia obozowe lub wybielali swoją biografię. Tak było choćby w przypadku wydanej w 1947 roku książki Z otchłani autorstwa Zofii Kosak-Szczuckiej. W opowiadaniach obozowych Borowskiego uderza bezwzględność więźniów oraz to, jak Przystosowali się oni do obozowej rzeczywistości. Warto pamiętać, że choć my utożsamiamy dziś obozy głównie ze śmiercią, to w opowiadaniach obozowych, choć zabrzmi to dziwnie, to nie ona odgrywa główną rolę. Jest raczej tłem wydarzeń, przenika życie bohaterów, codziennie im towarzyszy, a oni są z nią oswojeni. Nikogo nie szokuje widok ludzi zmierzających do krematoriów, trupów, ludzi walczących o jakikolwiek posiłek. Najważniejsze jest przecież to, bym ja przetrwał. I aby przetrwać, mogę odrzucić zasady moralne panujące w świecie ludzi wolnych, mogę odrzucić dotychczasowy kodeks moralny, dotychczasowy dekalog i zacząć żyć nowym systemem wartości. Pamiętajcie o tym, że choć opowiadania zawierają pewne elementy biograficzne, to narratora opowiadań tatka nie utożsamiamy z Tadeuszem Borowskim. Jest to figura osobna, bohater jest w tych opowiadaniach właściwie jednym z wielu, nie wyróżnia się niczym, bo tak jak pozostali więźniowie, przystosował się, nauczył się żyć w obozie. A jego celem stało się przeżycie za wszelką cenę. I wiem, że przez zastosowanie narracji pierwszoosobowej trochę narzuca się Wam to, że opowiadania są pewnego rodzaju pamiętnikiem Borowskiego. Pamiętajcie, by tego zbioru tak nie traktować, by autora oddzielić od narratora. Dzięki opowiadaniom Borowskiego otrzymaliśmy nie tylko charakterystykę człowieka zlagrowanego, czyli właśnie przystosowanego do obozowej rzeczywistości, ale dodatkowo poznaliśmy dokładnie sposób, funkcjonowania obozów. Narrator jest jakby naszym przewodnikiem po tym piekle na Ziemi i opowiadając o tym piekle, nie wybiela samego siebie, on także jest jego częścią. W obozie można tak powiedzieć z człowieka odpada wszystko to, co dała mu kultura zostaje tylko człowiek w sensie biologicznym zredukowany do instynktów przetrwania. I to właśnie interesuje Borowskiego i dlatego nie wnika w psychikę swoich bohaterów, opisując ich działania od zewnątrz, nie starając się tym samym ich wybielić. Drugim powodem zastosowania takiej techniki jest to, o czym będę mówić jeszcze później. Więźniowie w obozie traktowani są jak przedmioty, czasem nawet gorzej, a przedmioty przecież nie mają wnętrza. Narrator przystosowuje się do takiego widzenia samego siebie oraz innych ludzi. Obóz w opowiadaniach Borowskiego to osobny świat. Nie tylko oddzielony jest fizycznie od świata, ale także w jego wnętrzu tworzy się swoisty nowy świat. Więźniowie mają swój własny język, obozową hierarchię, obozowy system wartości. I teraz chciałabym przybliżyć wam dwa opowiadania ze zbioru Borowskiego. Proszę państwa do gazu oraz ludzie, którzy szli. Narratorem tego pierwszego z opowiadań jest oczywiście Tadek więzień obozu i swoją opowieść rozpoczyna od opisu sytuacji panującej w tym obozie. Więźniowie chodzą nago, gdyż ich ubrania poddawane są aktualnie dezynfekcji przy pomocy cyklonu B. Dzień jest nudny, możemy powiedzieć wlecze się w oczekiwaniu na posiłek, zwłaszcza dlatego, że nie ma typowej obozowej rozrywki. Od pewnego czasu do obozu nie docierają już transporty. Za chwilę dowiemy się, że są one ważne dla więźniów nie tylko z powodu tego, że dostarczają im rozrywki. Każdy transport to przede wszystkim dostawa produktów dla tych z więźniów, którzy żyją w obozie. Innymi słowy, więźniowie żyją z transportu, z tego co do obozu przywiozą kolejne ofiary nazizmu. Nasz bohater wraz z kilkoma towarzyszami siedzi na pryczy i zjada posiłek. Dzieli się chlebem, który upiekła jego matka. Bohaterowie rozmawiają i w czasie tej rozmowy Borowski zaczepnie pyta, co się stanie, jeśli do obozu nie dotrze już żaden transport. W taką możliwość. Nie że Henri, Francuz, który stwierdza, że to niemożliwe. Wypowiada wtedy słowa: Wszyscy żyjemy z tego, co oni przywiozą. W czasie tej rozmowy Tadek wypowiada też takie znaczne, znaczące słowa: Kto ma żarcie w obozie, ten ma siłę. Zatrzymajmy się na sekundę przy tych słowach. Pewnie już po kilku stronach tego opowiadania zauważyliście, że więźniowie w obozie nie są równi. Towarzysze Tatka należą do Kanady, czyli grupy uprzy, uprzywilejowanych więźniów, którzy pracując przy transakcji. W transporcie mogą zdobyć dodatkowe jedzenie czy ubrania. To sprawia, że żyje im się lepiej, są mniej głodni od pozostałych więźniów, na przykład Greków, a także mogą wymieniać zdobyte przedmioty na inne rzeczy lub usługi. Życie w obozie jest trudne, a szanse na przetrwanie mają tylko najsilniejsi. Wracając do opowiadania, po chwili towarzysze tatka zostają zabrani do pracy, bowiem do obozu trafia kolejny transport, który potem otrzyma nazwę Sosnowiec Będzin. Wraz z nimi na rampę udaje się też Tadek. Brakuje rąk do pracy, a udział w rozładunku może być dla niego korzystny może uda mu się zdobyć tak potrzebne mu buty. Zatem już po chwili, wraz z bohaterem, narratorem, tatkiem, docieramy na rampę. Jest upał, więźniowie i strażnicy czekają na to, aż przybędzie. Pierwszy transport. Tadek opisuje rampę. Nazywa ją Sielankową, otaczają ją drzewa, w pobliżu znajdują się materiały, które zostaną przekazane do Birkenau, by rozbudować obóz. Razem z tymi wszystkimi przedmiotami do obozu trafią też ludzie przeznaczeni do gazu. Tadek kładzie pomiędzy człowiekiem a przedmiotem znak równości. Z perspektywy obozu przecież nie ma to najmniejszego znaczenia. Bo człowiek właściwie nic tutaj nie znaczy. W kilku miejscach tego opowiadania widzimy, że Tadek jest przekonany, że każdego w obozie czeka śmierć i nie wierzy w to, że świat krematoriów kiedyś się skończy. Do rampy dociera pierwszy transport. Ludzie są selekcjonowani część z nich trafi do obozu, większość zaś zostanie przewieziona do krematorium. Warto zwrócić uwagę na zachowanie ludzi przybywających do obozu, którzy są oszołomieni tym, co się dzieje, bo nie wiedzą jeszcze, co ich czeka. Ci ludzie przybyli do obozu z całym majątkiem, ze wszystkimi kosztownościami, które teraz są im wydzierane. Złoto i inne drogocenne przedmioty zostaną zarekwirowane przez nazistów, czystą bieliznę, a przede wszystkim jedzenie zabiorą ze sobą w więźniowie. Fragment opisujący rozładunek na rampie prezentuje nam różne postawy ludzi wobec tego, co ich spotkało. I tak widzimy kobiety, które nie chcą wziąć do ręki ciał zmarłych niemowląt, bowiem wiedzą, że będzie to ich przepustka do krematorium. Spośród nich wyróżnia się siwa pani, która decyduje się na zabranie wszystkich martwych dzieci. Mamy też kobietę, która wprost ucieka przed swoim dzieckiem, nie przyznaje się do niego, by uniknąć śmierci. Brutalnie karzy ją marynarz z Sewastopola. Jest też piękna młoda dziewczyna, która sama podejmuje decyzję o tym, by wsiąść do auta prowadzącego do gazu. Widzimy także ludzi kalekich, którzy wliczani są w poczet zmarłych, są rzucani na stosy trupów i za chwilę razem z nimi zostaną spaleni. Ponadto widzimy okrucieństwo strażników, dla których życie przywiezionych ludzi nie ma najmniejszego znaczenia. Oni tylko wykonują swoją pracę, zależy im na tym, by liczby się zgadzały, by odpowiednia liczba ludzi została skremowana, a pozostawiony przez nich majątek trafił do nazistów. Przybyłych do obozu nie traktują jak ludzi. Ale chyba najbardziej szokuje czytelnika sposób zachowania się więźniów pracujących przy rozładunku. Spójrzmy na zachowanie tatka. Choć początkowo może się wydawać, że Tadek jest raczej kronikarzem wypadków i sucho relacjonuje to, co się dzieje na rampie, to widzimy, że jest także pełen pogardy. Na początku jest ona wymierzona w kierunku Greków, których nazywa bydłem. Za to, że są gotowi zjeść wszystko, co znajdą. Jednak im dłużej tadek znajduje się na rampie, tym większa rośnie w nim wściekłość i pogarda w stosunku do tych, którzy zostali przywiezieni do obozu. Wcale im nie współczuje i chce, by wszystko skończyło się jak najszybciej. Nie da się ukryć, że ta pierwsza wizyta na rampie jest dla tatka niezwykle trudna. To przecież nie jest normalne, by wynosić na swoich rękach trupy. By oszukiwać prosto w twarz ludzi nie mówiąc im, co się tak naprawdę za chwilę Stanie. Doświadczenie to przytłacza tatka. Transport wreszcie się kończy, a więźniowie wracają do obozu. Narrator czyli Tadek stwierdza, że to był dobry, bogaty transport, z którego obóz będzie żył przez kilka dni. W tym opowiadaniu warto zwrócić uwagę na to, jak funkcjonuje obozowa hierarchia i obozowy system wartości. Granica pomiędzy oprawcami i ofiarami jest cienka. W sytuacjach ekstremalnych więźniowie wyładowują swoją frustrację na zdezorientowanych przybyłych. Niektórzy więźniowie wchodzą w relacje ze strażnikami widzimy to wtedy, gdy jeden z nich oferuje im zakup wody. Tak jak powiedziałam na samym początku, ten tekst pokazuje, że w obozie najważniejsze jest przetrwanie. Nowe ofiary to tak naprawdę okazja do wzbogacenia się, a może inaczej zaspokojenia własnych potrzeb. Tadek początkowo liczy, że na rampie zdobędzie buty. Każdy z pracujących na rampie liczy na zdobycie jedzenia. Między Esesmanami a więźniami istnieje pewna niepisana umowa. Więźniowie mogą zabierać jedzenie. A w zamian uczestniczą w zbrodniczym procederze. W ten sposób tworzy się właśnie człowiek zlagrowany. Czyli taki człowiek, dla którego najważniejsze jest przetrwanie. I aby przetrwać w codziennym życiu, posiłkuje się odwróconym dekalogiem. Czyli robi to, czego prawdopodobnie nie zrobiłby na wolności. W świecie obozu panują jednak inne prawa, trzeba żyć i troszczyć się o siebie. Gdyby Tadek i pozostali pracujący przy rozładunku byli wolni. Z pewnością inaczej reagowaliby na widok martwych, napuchniętych noworodków, stosów trupów i ludzi segregowanych do komór. Opowiadanie Ludzie, którzy szli, rozpoczyna się opisem boiska, które zostało zbudowane przez więźniów na terenie obozu. Jedną jego granicę wyznacza drut, za nim znajduje się rampa i obóz kobiecy. Chętni do gry więźniowie spotykają się po rozdaniu wieczornych porcji. Pewnego razu Tadek stoi na bramce. Trwa mecz, piłka leci na aut i toczy się aż pod druty. Tadek idzie po nią, a po jej podniesieniu spogląda na rampę. Widzi wjeżdżający pociąg. Po chwili dostrzega tłum ludzi wysiadających z pociągu. Wraca jednak do gry i kiedy po chwili ponownie patrzy w stronę rampy, tłumu już nie ma. Życie toczy się dalej, bohaterowie nie przerywają gry. Narrator tylko ze zdumieniem stwierdza między jednym a drugim kornerem za moimi plecami zagazowano 3000 tysiące ludzi. Tadek opowiada o rytmie swojego obozowego życia, pokazując, że codziennie towarzyszy mu widok ludzi, którzy idą. Jedni trafiają do krematorium, inni będą mieli szczęście i trafią do ozałny, do łaźni, a następnie do obozu. I zwróćcie uwagę, jak Tadek w tym początkowym fragmencie opisuje swoje obozowe życie. Ma ono swój rytm, ale ten rytm wydaje się niezwykle spokojny. Sam bohater wspomina, że obiad, który otrzymuje, jest lepszy niż w domu. Ma także czas, by czytać książki. To jest kolejny dowód na to, jak w obozie funkcjonuje wewnętrzna hierarchia więźniów. Jedni muszą walczyć o przetrwanie, drudzy, jakby to powiedzieć, w obozie są już rozgoszczeni. Ich życie ma ustalony rytm. Ten pochód ludzi mających umrzeć w krematorium odbywał się nawet w nocy. Tadek reagował na to ze spokojem, choć jego ciało buntowało się, burzyło się jakby bez jego udziału. Już na tym etapie opowiadania czujemy grozę całej sytuacji. Niekończący się pochód sygnalizuje setki tysięcy ofiar, niekończącą się śmierć, która stała się możliwa dzięki krematorium. I obok tej straszliwej procesji toczy się normalne życie. Każdy z więźniów musi żyć dalej, musi troszczyć się o siebie, musi przetrwać. W dalszej części opowiadania Tadek opowiada o odcinku C, który znajdował się nieopodal obozu robotniczego, w którym przebywał. Znajdowało się tam 28 niewykończonych bloków, które wkrótce zapełniły się kobietami. Więźniowie nazywali go perskim rynkiem. Kobiety nosiły kolorowe letnie sukienki i kolorowe chustki i z daleka sprawiały wrażenie, jakby były na ruchliwym rynku. Narrator miał jednak okazję przyjrzeć się obozowi z bliska. Został zatrudniony przy kładzeniu papy na baraków. Znajdujące się tam kobiety nie miały niczego prosiły mężczyzn o jakąkolwiek pomoc, a także o informacje na temat bliskich. W tamtym okresie w części obozu, w której żył Tadek, funkcjonowało się całkiem nieźle. Dlatego dla narratora szokujące były warunki, w których znajdowały się kobiety, na przykład niekończące się apele. Te warunki kojarzyły się więźniom z początkami obozu z rokiem 1940, kiedy to jeszcze źle traktowano więźniów, byli oni głodni i bici. Teraz, gdy wojna chyli się już ku końcowi, Da się żyć w obozie. Narrator przybliża nam sylwetki dwóch blokowych. Jedną z nich jest Mirka, w której kocha się żyć z komanda Tatka, przynoszący jej w dowodzie miłości jajka. Pewnego razu Mirka prosi mężczyzn o pomoc w baraku, pokazuje im chore dziecko, które chciała ukryć po to, by nie zostało wysłane do krematorium. Tadek tylko wzrusza ramionami. Sytuacja jest beznadziejna. Kolejną blokową jest wysoka, ruda dziewczyna o szerokich stopach i czerwonych dłoniach, która rozmawia z statkiem na temat tego, czy zły człowiek zostanie ukarany. Kobieta jest doświadczoną więźniarką i choć początkowo ukrywa przed współtowarzyszkami prawdę o ich losie, wreszcie wyznaje im, że ich bliscy być może już nie żyją, a je same także prawdopodobnie spotka śmierć. Kobieta nie jest w stanie wytrzymać presji, nie potrafi pocieszać nieświadomych kobiet. Końcówka tego opowiadania to znów widok pochodu idącego ku krematorium. Ludzie nie wiedzą, co ich czeka, i nawet litują się nad tymi, którzy zamknięci są w obozie i rzucają im różne przedmioty. Z dachu Tadek widzi, jaki czeka ich los. Zostaną zagazowani, rozstrzelani albo wrzuceni do płonącego dołu. Uderzające jest w tym opowiadaniu współistnienie życia i śmierci. Okazuje się, że do widoku nieustannej śmierci można się przyzwyczaić że da się zobojętnieć na cudzą krzywdę. Znów najważniejsze w obozie jest indywidualne przetrwanie, co chyba najlepiej pokazują słowa tatka, które padają w rozmowie z blokową. Nie szukam nagrody, ja kryję dachy i chcę przeżyć obóz. Na koniec chciałabym wrócić do tego, o czym mówiłam na początku, o tym, że Borowskiemu zarzucano nihilizm, czyli odrzucenie przyjętych, akceptowalnych norm i zasad. Rzeczywiście, może się wydawać, że ten sposób ukazania świata, świata bez wartości, ma eksponować to, że dotychczasowe wartości nie mają już w tym świecie racji bytu. Także to, że Tadek, czyli narrator, nie komentuje tego, co szczególnie złe i okrutne, a nawet sam w tym uczestniczy, może temu zaświadczać. Musicie jednak pamiętać, że Borowski pisał swoje opowiadania dla czytelnika, dla którego wojna się już skończyła, dla czytelnika, który potrafi oddzielić to dobro od zła. Bo na przekór temu, co sądzą niektórzy, w opowiadaniach Borowskiego mamy też postacie jasne, nieco wyróżniające się z tłumu. Ostatecznie jednak dla Borowskiego pobyt w obozie to nie czas bohaterstwa, aż młodna walka o przetrwanie kolejnego dnia. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to szczegółowe streszczenie dwóch opowiadań Borowskiego oraz kilka słów ode mnie na temat tej lektury pomogą Wam lepiej zrozumieć jej treść. Bardzo zachęcam Was do zostawiania komentarzy, łapek w górę i oczywiście do subskrybowania kanału. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.